Od pewnego czasu mieliśmy rozpisany plan treningowy. Przede wszystkim bieganie, ale też wiadomo, miałem treningi indywidualne z piłko. Próbowałem poprawić swoje mankamenty, ale przede wszystkim mieliśmy rozpisane bieganie. Pojechałem do Rzeszowa, żeby właśnie poprawić swoje mankamenty, przede wszystkim technicznie. Myślę, że wszystko, co tam zrobiliśmy, to przyniesie efekty na pierwszej ligowych boiska i jestem właśnie takiego zdania, że dodatkowa praca przyniesie zamierzone efekty. Znaczy osobiście chciałbym zagrać więcej minut niż w tym sezonie. Chciałbym pomóc drużynie przede wszystkim utrzymać się w pierwszej lidze, a wszystko dodatkowo to będzie na plus. Znaczy, znaczy, ciężko coś powiedzieć po jednym treningu, ale od pierwszego momentu można odczuć, że trener jest zdecydowany, wie co chcemy grać i mam nadzieję, razem z drużyną, że nasza praca będzie owocna. Znaczy Sebastian, widziałem, że zagrał w kilku dobrych klubach, więc dla mnie to też będzie możliwość nauki. Widziałem dzisiaj na przykład na treningu, że na pewno wniesie dużo korzyści i spokoju do naszej gry. Mam nadzieję, że wzmocnienia będą udane i w tym sezonie spokojnie się utrzymamy dużo wcześniej niż to było w poprzednim. Myślę, że przynajmniej 24 zawodników to będzie taka optymalna liczba, ponieważ wiadomo trzeba wziąć pod uwagę jakieś kontuzje oraz słabsze momenty danego zawodnika, no i myślę, że taka kadra pozwoli nam na spokojnie utrzymać się. Myślę, że przede wszystkim, chłopacy, którzy zaczynają grać, powinni mieć na uwadze to, żeby nigdy się nie poddawać nawet w trudnych momentach. Wiadomo, sam po sobie wiem, że ludzie nie zawsze dobrze odbierają swoich wychowanków, ale właśnie mocna głowa. I niepoddawanie się to jest klucz myślę, że do rozwoju i do gry na pierwszoligowych boiskach.